Włącz i zostań z nami. Pochylamy się nad tragicznymi kartami historii polsko-ukraińskich stosunków. Wracamy myślami do 1944 roku, do roku ludobójstwa dokonanego na Kresach południowo-wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów na naszych rodakach. To także wyraz szacunku i uznania dla tych Ukraińców, którzy pomagali polskim współbraciom. I niech tamte bolesne doświadczenie będzie przestrogą dla obecnych uczestników życia politycznego nie tylko w Polsce i nie tylko na Ukrainie. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoją nogę złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoją nogę złączy się z narodem. Zgromadziliśmy się tu przy pomniku mauzoleum we Wrocławiu w związku z 70. rocznicą ludobójstwa dokonanego na obywatelach państwa polskiego w Małopolsce Wschodniej przez organizację ukraińskich nacjonalistów, tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię, SS Galicję i Ukraińską Policję. Dla nas wszystkich tutaj Polaków, proszę Państwa, sanktuarium jest to święte miejsce i dlatego powinniśmy zawsze czcić, bo tu właśnie to są szczątki pomordowanych tych, którym nie pozwolono żyć właśnie tam na Kresach tylko dlatego, że byli Polakami. I ten pomnik, dzisiaj on przypomina nam, praktycznie jest jednym z symboli Golgoty Wschodu z okresu II wojny światowej. Na ręce pana prezesa Szczepana Sikierki pragnę złożyć słowa uznania i podziękowania dla Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów za tak gorliwe kultywowanie pamięci o tak ważnych dla nas wszystkich, ale niestety tragicznych kartach naszej historii. Szanowni Państwo, Dolny Śląsk to region szczególny, ponieważ to tu właśnie swój nowy dom znalazło wiele polskich rodzin, które zostały bezpośrednio dotknięte wydarzeniami tamtych dni. Na ziemiach tych zamieszkał również wielu spośród Ukraińców dotkniętych akcją Wisła. To wspólne, często trudne i wymagające sąsiedztwo. Tworzenie wzajemnych relacji uprawnia do poszukiwania właśnie w tym miejscu odpowiedzi na to, jak budować wspólne zrozumienie pomiędzy narodami, które łączy niechlubna karta przeszłości. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować rodzinom, które przez wiele lat przechowywały w sercach pamięć o tych dotkliwych wydarzeniach. Ocalają Państwo jakże ważny element naszej polskiej świadomości i tożsamości. Wspólne dążenie do prawdy powinno stać się drogowskazem we wzajemnych relacjach pomiędzy obu narodami. Pamięć o przeszłości nie może stanowić przeszkody na drodze do wzajemnego poznania i zrozumienia Polaków i Ukraińców. Jedynym warunkiem pojednania jest właśnie prawda. Każdy naród, szanowni Państwo, ma prawo do własnej historii, do opowiedzenia własnej historii, do własnej tożsamości. Ale żaden naród nie ma prawa do czynienia tego w opozycji do innego narodu. Żaden naród nie ma prawa do tego, aby tworzyć własną tożsamość w nienawiści do innych narodów. Jeśli tak się dzieje, to miast patriotyzmu mamy ciasny ksenofobizm. Zamiast bohaterów narodowych mamy morderców. Szanowni Państwo, wszyscy o tym powinniśmy pamiętać. I zgodzę się z panią wojewodą, że tylko na prawdzie możemy budować pojednanie. Jestem przekonany, że pojednanie jest nam potrzebne.
Pojednanie jednak wyłącznie na prawdzie zbudowane, bo tylko prawda wyzwala. Cześć pamięci pomordowanym i chwała tym, którzy o tym nie zapominają. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Stajemy dziś do apelu poległych przed pomnikiem mauzoleum upamiętniającym rodaków zamordowanych na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, aby przywołać łzy cierpienia i męczeńską śmierć tysięcy Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. Pochylmy głowy w skupieniu i zadumie, oddając cześć naszym rodakom, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą, własną krew i życie. Przywołuję mieszkańców ziemi lubelskiej, lwowskiej, poleskiej, stanisławowskiej, tarnopolskiej i wołyńskiej, zamordowanych przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, Policję Ukraińską i 4. Dywizję Waffen-SS Galicien. Stańcie do apelu! Wzywam polskie rodziny, dzieci, kobiety i mężczyzn zamordowanych w swoich domach tylko dlatego, że byli Polakami. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Sztandar wojskowy wprowadzić. Lewa, prawa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój niech będzie z Wami. Serdecznie
czujemy się już powitani przy pomniku i pozdrawiam raz jeszcze wszystkich przybyłych, zapraszając na wspólną modlitwę, a dodatkowa specjalna radość towarzyszy naszym dzisiejszym modlitwom, że przewodniczy im nasz ksiądz arcybiskup metropolita. Satysfakcją jest obecność naszego księdza kardynała. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Bo do mnie świat należy i wszystko, co go napełnia. Boże, zbawię. W dawnym kalendarzu liturgicznym dzień 2 lipca był poświęcony Matce Bożej. Wielu z nas może pamięta z opowiadań rodzinnych, że na Kresach Wschodnich ten dzień nazywany był świętem Matki Bożej Jagodnej. Według starej tradycji, która mówiła o tym, że Matka Boża, idąc do świętej Elżbiety, zbierała jagody. Jest to dzień odpustowy. Do dzisiaj w sanktuariach polskich, na przykład w Tuchowie, w Licheniu, w Kodniu nad Bugiem. Ale dzień 2 lipca był także główną uroczystością w Latyczowie. Jest to dawna twierdza na Kresach Rzeczypospolitej, na Podolu, która broniła przed Tatarami w tamtejszym kościele ojców dominikanów znajdował się cudowny obraz. Przez wiele wieków odbierał kult. Po I wojnie światowej, kiedy na tych terenach pojawili się bolszewicy, obraz został przewieziony do Łódzka, do katedry na Wołyniu. I tutaj był nadal miejscem, do którego pielgrzymowali wierni różnych obrządków. Obraz ten był w jakiś sposób naocznym świadkiem tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na Wołyniu. Wprawdzie w Łódzku nie doszło do napadów ze strony banderowców, ale okoliczne miasteczka i wioski stały się miejscem, na którym rozegrało się ludobójstwo. I kiedy w 1943 roku płonął Wołyń, wielu uciekinierów z tego terenu podążało właśnie do klasztoru ojców dominikanów pod Kamień. Także okoliczni mieszkańcy z powiatu Brody chronili się tutaj. Spodziewali się, że nic złego się nie stanie. Niestety przyszedł początek roku 1944. Rozpoczęła się druga faza ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z UPA, OUN, SS Galicjen i Policji Pomocniczej Ukraińskiej. I pierwsze straszliwe zbrodnie, czego 70. rocznicę obchodzimy w tych dniach, miały miejsce w Hucie Pieniackiej, całkowicie wymordowanej, zrównanej ziemią,
Koroświatynie, w rodzinnej wiosce moich dziadków i właśnie w Podkamieniu. W dniach od 12 do 15 marca 1944 roku zbrodniarze, którzy podstępem dostali się do klasztoru, wymordowali około 600 niewinnych ofiar. Zamordowano kilku księży dominikanów. Zamordowano także księdza z Poczajowa, który tutaj także szukał schronienia. Kiedy byłem tam 9 lat temu, można było zobaczyć wypalone mury, a w ścianach jeszcze ślady po kulach. Nawet pielgrzymi, którzy tam przybywali, mogli wyciągnąć te kule z kamienia. I zdjęcia tej ściany, osmolonej do dzisiaj pożarem, posiekanej kulami, jest ilustracją do tego powiedzenia: jeżeli ludzie milczeć będą, to kamienie wołać będą. Obraz Matki Bożej spod kamienia jest pięknym reliktem dawnej przeszłości, że to, co dotknęło nasze rodziny 70 lat temu, a to nie tylko była Małopolska Wschodnia czy Wołyń, to także była Lubelszczyzna, to także były tereny obecnego Podkarpacia. Wszystko to było straszliwą tragedią. Kiedy nieraz rozmawiałem, zbierając relacje do swoich książek, widziałem po zachowaniu tych ludzi, którzy składali te relacje, że oni do dzisiaj są w traumie, nie przezwyciężyli pewnych swoich lęków i obaw. Nie dlatego, żeby chcieli odwetu, broń Boże. Hasłem kresowian są słowa: nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. I trzeba też dodać, że w tym ludobójstwie zginęło bardzo wielu kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków. 180 osób. A w tym roku w szczególny sposób patronem naszej uroczystości jest ksiądz ojciec Ludwik Wrodarczyk, oblat pochodzący z ziemi śląskiej, z Radziąkowa koło Bytomia. Był proboszczem parafii Okopy na Wołyniu. Leczył ludzi. Został uprowadzony i w straszliwy sposób zamordowany, przerżnięty piłą na pół, według innych relacji poddany jeszcze bardziej wyszukanym torturom przed śmiercią. Ojciec Ludwik Wrodarczyk, w co głęboko wierzymy, zostanie wyniesiony na ołtarz. I tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko jest patronem wszystkich tych, którzy zginęli z rąk komunistów w okresie PRL-u, tak ojciec Ludwik będzie patronem nie tylko kapłanów, ale wszystkich świeckich ludzi, którzy ginęli w tak barbarzyński sposób z rąk swoich często sąsiadów, znajomych. I jest jeszcze jedna rzecz, którą zawsze tutaj podkreślamy w czasie tych naszych uroczystości. To nie Ukraińcy mordowali Polaków czy Żydów, ale wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci tej okrutnej ideologii, to oni dokonali mordów. Zginęli też sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. 2 lata temu, 3 maja, poświęciłem w sanktuarium Matki Bożej w Kałkowie Godowie, diecezja radomska, w Golgocie Narodu kaplicę wołyńską, a wśród wielu tablic w tej kaplicy jest tablica w języku polskim i ukraińskim. Ufundowali ją dwaj bracia z Wołynia, którzy jako mali chłopcy zostali uratowani przez sąsiada Ukraińcy. I po 70 latach, chcąc oddać pamięć swojemu Wybawicielowi,
na tej tablicy wypisali w dwóch językach podziękowanie dla wszystkich sprawiedliwych Ukraińców. I wtedy, kiedy przeżywamy, oglądamy prawie na co dzień w telewizji wydarzenia na Ukrainie, kiedy widzimy, że giną ludzie z dwóch stron, że jest prowadzona wojna domowa, działania, które są wbrew wszystkim tradycjom Europy i chrześcijaństwa, tym bardziej chcemy się modlić za naszych wschodnich sąsiadów, prosząc o pokój dla nich, o zgodę, o to, żeby swoje problemy rozwiązali tak, jak rozwiązują to narody chrześcijańskie. W mojej rodzinie też byli Ukraińcy. Mój pradziadek był księdzem grecko-katolickim. Uważał się zawsze za Rusina. I myślę, że wielu tutaj siedzących także ma te powiązania rodzinne, przyjacielskie z dawnych lat. I myślę, że wspominając pamięć o pomordowanych w tak nieludzki sposób, często przez swoich sąsiadów, właśnie wołamy, modlimy się o to do Matki Bożej, żeby nastąpiło pojednanie, zgoda, oczywiście zbudowana na prawdzie, tak jak usłyszeliśmy dzisiaj w wystąpieniu pani wojewody. O prawdzie, na prawdzie to budujemy, na miłości chrześcijańskiej. Modlimy się więc w sanktuarium Matki Bożej, w dniu Matki Bożej Jagodnej. Jakże piękna nazwa, jakże polska, kresowa. O to, żeby ta krew przelana doprowadziła do pojednania, do tego, żeby nasze narody mogły żyć w zgodzie. Prosimy o to Matkę Bożą z Mariampola. Prosimy o to Matkę Bożą Ormiańską z Łyssa i Gliwic. Matkę Bożą spod Kamienia. Maryjo, daj nam siłę, abyśmy byli wierni temu, co głosi Twój Syn, Jezus Chrystus. Amen. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.